Słowo za słowo. Kampania społeczna Tarnowskie Oblicza Mody. A w studiu RDN w programie na żywo dwóch panów. Robert Maciejowski, pianista, laureat wielu, wielu konkursów. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam państwa. I Krzysztof Drwal, Ich lepsze jutro, czyli pomoc, nauka, opieka dla dzieci niepełnosprawnych. To w tak ogromnym skrócie. Dzień dobry, Krzysztof. Dzień dobry, witam pięknie. Słuchajcie, no to na początek, ponieważ właśnie teraz można was zobaczyć na tych dużych plakatach, ba, billboardach, które wiszą sobie w mieście w tej odsłonie walentynkowej, to zapytam, jak wy się czujecie z tym swoim wizerunkiem, z tą swoją stylizacją, którą można oglądać. No i co mówią bliscy? Ja się czuję dobrze. Dziękuję bardzo. Nie spotkałem się z żadnymi krytycznymi opiniami. Całkowicie zaufałem tutaj wizerzystkom, stylistkom, czyli Monice Stec, Emilii Stec, fryzjerom, więc jest dobrze. Co nawiązuje to. Puzelek na Puzelek czole? Jest takim nawiązaniem światowym do autyzmu, a że Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro prowadzi przedszkole dla dzieci z autyzmem między innymi, no to właśnie jest ten niebieski puzel, który pasuje trochę i nie pasuje do pozostałych. Taki właśnie jest autyzm, tak jest też postrzegany. To jest taki międzynarodowy symbol ludzi z autyzmem, dlatego w ten sposób postanowiliśmy Czyli to przedstawić. Kolor, wokół którego jesteś, ten niebieski kolor, także nie jest przypadkowy. Nie jest przypadkowy, mimo iż to jest kampania walentynkowa. Nie czerwony, tym razem więc taki niebieski wpadający w granatowy z tym akcentem właśnie, że ten kolor niebieski jest kolorem ludzi bardzo wyjątkowych, bo to nie są ludzie pokrzywdzeni przez los. Myślę, że oni sami mówią często sobie, że są wyjątkowi i nie wyobrażają sobie siebie już bez tego autyzmu, co jest fascynujące. Mnie to rzeczywiście zadziwia. Robert Maciejowski jest kolorowy, ma bardzo taką bogatą wokół siebie ferię barw. Tak, dokładnie. Kto miał na to wpływ? Kto proponował? Myślę, że pani właśnie Monika Stec o tym dużo zadecydowała. Myślę, że to było bardzo, bardzo, że tak powiem, umiejętne i dobre spostrzeżenie, ponieważ starałem się właśnie w tej sesji oraz w tamtym momencie ukazać raczej nie siebie jako dokładny pianista, ale raczej jako artystę, który nie tylko poszukuje w muzyce, ale też w całokształcie sztuki, czyli nie tylko chodzi wyłącznie o granie na fortepianie, również naciskanie klawiszy, ale też spojrzenie na szerszy ogląd całokształtu muzycznego, artystycznego. Więc bardzo dziękuję jeszcze raz pani Monice Stec za świetny pomysł, bo idealnie się, że tak powiem, to skomponowało z tobą ze mną, też z moim takim naturalnym obliczem tego, co ja uważam, co ja myślę oraz no, jestem bardzo dumny i też dziękuję jeszcze raz za możliwość. No to panowie, jaki w takim razie jest odbiór bliskich, znajomych, przyjaciół, rodziny? Co mówią? Zaskoczeni. Niektórzy mnie pytali, dlaczego tak późno dopiero i rzeczywiście ja zwlekałem z tą decyzją, ale jeszcze nie widziałem plakatów i billboardów na ulicach miast Tarnowej regionu, a już dostawałem SMS-y, MMS-y od znajomych, że coś takiego zauważyli. Bardzo pozytywne, gratulacje, cieszą się, także nie spodziewałem się, że aż tyle osób. W ogóle się odezwało mnóstwo osób, z którymi nie miałem kontaktu od wielu, wielu lat, co też jest takie bardzo miłe i ciekawe. Robert, a w twoim przypadku? Przede wszystkim dosyć duże zaskoczenie, ponieważ niektórzy ludzie kompletnie mnie nie rozpoznali. To jest to śmieszniejsze, ponieważ jednak wizja była tak dosyć, można powiedzieć, artystyczno-kontrowersyjna, że niektórzy ludzie po prostu mnie nie rozpoznali, ale na szczęście, jak później dokładnie zauważyli podpis, no to zorientowali się i dosyć duże zdumienie było, że ja, że tak powiem, w takiej pozie zostałem przedstawiony, więc automatycznie dopiero po jakimś czasie, że tak powiem, ludzie się zorientowali i dosyć mocno, że tak powiem, zaskoczeni byli i właśnie to przekazywali mi w różnych wiadomościach prywatnych i telefonicznie też dzwoniąc, więc bo mnie obecnie niestety w Tarnowie nie ma, studiuję obecnie w Katowicach, więc bardzo mi było przyjemnie i miło, że mogłem. Robert, bardzo wiele tekstów o tobie w internecie. No, wystarczy sobie wrzucić w wyszukiwarkę takie hasło Robert Maciejowski, pianista i całe mnóstwo tekstów wyskakuje i każdy, kto jest zainteresowany, może się szybko zorientować, kim jesteś. A ja jestem ciekawa w twoim własnym, osobistym odczuciu. Co dotychczas jest twoim największym sukcesem?
To jest bardzo ciężkie, że tak powiem, pytanie, gdyż dla mnie jest jeszcze odpowiedź prosta na to pytanie, że do tej pory jeszcze nie było żadnego takiego, według mnie, osiągnięcia, którym mógłbym, że tak powiem, normalnie figurować. A jakie jest twoje marzenie w takim razie? Moim dążeniem jest do znalezienia najlepszego złotego środku w muzyce, który by i mógłby idealnie połączyć te wszystkie warstwy, czy to warsztatowe, pianistyczne oraz ideowo muzyczne, więc to konkurs jest Chopinowski? No, próbuję, zobaczymy, co to się, że tak powiem, wydarzy. Odarzę się teraz z Warszawy, też wróciłem. Niestety nie udało mi się do finału dojść, o małego ogólnopolskiego, tak zwanego Chopinowskiego, tylko dla Polaków byłem w półfinale. No, ale tam działy się różne kontrowersje, do których nie zamierzam wchodzić w dyskusję, ponieważ już dziennikarze, że tak powiem, w polskim radiu, dokładnie jeden już sam się wypowiedział za mnie. Krzysztof Drwal, wiem, że od jakiegoś czasu, od dwóch bodaj dni, można zobaczyć w internecie specjalny spot z udziałem twoich, mówię to celowo, dzieciaków. Namawiacie do przekazania 1% na waszą działalność. Na co konkretnie potrzebne są pieniądze? Ten spot rzeczywiście jest prezentowany od dwóch dni. Zbieramy pieniądze na utworzenie takiego specjalnego miejsca dla dzieci z niepełnosprawnością i autyzmem, sensorycznego placu zabaw przy przedszkolu Mały Książę w Tarnowie. Dlatego aktorami tego spotu są właśnie uczniowie przedszkola. Chodzi nam o to, aby ten spot był bardzo, bardzo naturalny. Dlatego wykorzystaliśmy nasze wnętrza przedszkolne, sprzęt z sal edukacyjnych i naszych uczniów za zgodą ich rodziców, aby to właśnie oni o ten 1% poprosili. Hashtag ich lepsze jutro i na naszej stronie internetowej można ten spot zobaczyć. Co ważne, pokazaliśmy dzieciaki z autyzmem w sposób taki wyjątkowy, bez żadnego cierpienia, eksponowania, epatowania niepełnosprawnością. Są uśmiechnięte, radosne, bo one takie rzeczywiście są. I te deficyty, z którymi się borykają, wcale im nie przeszkadzają w radosnym dzieciństwie. I to jest chyba najważniejsze. Dlatego też stowarzyszenie jest promowane przy okazji mojego wizerunku. Jest tam logo stowarzyszenia, właśnie ten hashtag. Chciałem, aby właśnie dostrzeżono lub sobie przypomniano o tej organizacji, która tak wiele robi dla dzieci z całego regionu. Przeczytałam w internecie, że Robert Maciejowski miał 7 lat, kiedy rozpoczął naukę gry na instrumencie i podobno ta miłość z każdym rokiem wzrasta. Miłość do muzyki. Dokładnie. Nie zauważam, że z doświadczeniem, że coraz więcej jest tej muzyki nieodkrytej do końca, coraz większe są możliwości spojrzenia na tą muzykę i to jest po prostu nieobliczalne i to jest tym tak naprawdę człowiek żyje. Zacząłem w wieku 7 lat, do tej pory pamiętam pani Teresa Jaroż ze szkoły muzycznej zaczęła mnie prowadzić, a później jakoś to się w ogóle potoczyło, następne konkursy, przesłuchania różne, więc najbardziej z tego wszystkiego nie cieszą, że tak powiem, osiągnięcia, ale możliwość obcowania z tą muzyką, która daje nam możliwości właśnie wejścia w głąb kompozycji utworów geniuszy i myślę, że to już jest dla mnie zaszczyt, że mogę w ogóle wejść w tą kompozycję, mogę ją na swój własny sposób zinterpretować i pracować nad nią z wybitnymi pedagogami na różnych kursach, na które często zostaję zaproszony po prostu, więc to jest dla mnie fenomen, więc dalej się trzeba na tym skupić, myślę. Jak cię słucham, to tak sobie myślę, że nasi słuchacze wiedzą, że jest taki pianista, laureat wielu konkursów, Robert Maciejowski. Teraz ma jeszcze piękne plakaty, które można zobaczyć w Tarnowie i w regionie tarnowskim, ale ci, którzy nie chodzili do szkoły muzycznej, to pewnie do końca nie wiedzą, jaka to jest ciężka praca. Staram się zazwyczaj o tym nie myśleć, dlatego cały czas mówię o poświęceniu. Ale jest, mam rację? Jest no bardzo właśnie. Ciężka, jest. Wydaje od najmłodszych się, lat. Wydaje się, że duża to jest dyscyplina. Lekkie, wydaje się, że to jest przyjemne koncertowanie w różnych miejscach, ale tak naprawdę, jeżeli nie mam jakichś konkretnych celów, czy to konkursu, to tak naprawdę człowiek, poranna kawa o 5:50. I gra. Wstaje człowiek o 6:00, no z godziny, że tak powiem, na ogarnięcie się, no i od 7:00 już się zaczyna praca z fortepianem, z muzyką.
No i kontynuacja, wnikanie w tego. No niestety to są ogromne rzeczy. Niektóre utwory mają ponad 100 stron, 130, 150. To są normalne koncerty, w których jest nutki tysiące, a każda nuta ma jakąś swoją ważną wartość, więc niestety my jesteśmy przygotowywani tak naprawdę od najmniejszych lat, od 7 roku życia, jak wytrzymać tą presję psychiczną, sceniczną oraz też jak najlepiej się przedstawić na różnego rodzaju konkursach. Więc... I jak to jeszcze pokochać? Dokładnie, z tym wszystkim, to jest taki miks wszystkiego. Ciężko to dokładnie sprostać. Niestety wiele ludzi niestety nie radzi sobie dokładnie wtedy psychicznie, więc no, pracować, ćwiczyć i przede wszystkim ćwiczyć z głową, bo można siedzieć, można ćwiczyć, można udawać, że coś się pracuje, ale bez głowy, bez mądrego zaangażowania, no to nic się nie osiągnie, więc głównie z głową. Czego słuchasz prywatnie? Prywatnie każdej muzyki. Począwszy od popu, aż po mocnego rocka, aż z metalem. Więc ja uważam i do wszystkich muzyków, że muzyka nie ma ograniczeń, więc powinniśmy jakkolwiek... Czyli disco polo też, rozumiem, tak? Disco polo... Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie i dobry walentynkowa wątek. Jak to jest? Kampania walentynkowa Jak premiera. To jest z tym disco polo? Słuchamy tak naprawdę i się nie przyznajemy? Ja osobiście i nie będę ukrywał, nie słuchałem, nie słucham jakoś, muzyka nie daje mi wielkiej przyjemności, ale nie wiem, czy to ze względu na to, gdyż nie wiem, w muzyce rockowej, czy metalowej, czy nawet popowej skupiam się na brzmieniu, harmonii idealnego zgraniu instrumentów, a często w tej muzyce disco polo nie mogę zauważyć idealnego zgrania z powodu specyficznych tekstów, na które, że tak powiem, na których się głównie skupię uwagę. Ale jak dyplomatycznie na to pytanie Robert odpowiedział. Panowie, na koniec zupełnie, bo czas mocno goni, a pewnie moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać. Wasze największe marzenie, cel, zamiar, Krzysztof? Jest bardzo dużo do zrobienia. Jeśli chodzi o marzenia zawodowe, to o czym już wspomniałem, na ten rok założyliśmy sobie ten ambitny cel, utworzenie placu zabaw. Dużo osiągnięć za nami. Ja przypomnę, we wrześniu ubiegłego roku uruchomiliśmy drugi budynek przedszkola. Jeszcze więcej dzieci korzysta z pomocy. W tym roku też rozpoczynamy terapię domową wśród tych dzieci, które nie są w stanie do nas przyjechać, są w stanach terminalnych, pod respiratorami, będziemy je odwiedzać w domu. Mamy w tym celu kupiony samochód, lekarze, nauczyciele będą ich odwiedzać. Także to są takie małe cele, ale one są niezwykle ważne z perspektywy chociażby rodzica dziecka, które wychowuje dziecko z niepełnosprawnością. Także małymi krokami zmieniamy ich jutro na lepsze. Robert, twoje marzenie, cel, zamiar? Marzeń jest wiele, ale mam takie prywatne na przykład marzenie i takie dosyć osobiste i chciałbym w pewnym momencie może mojego życia, chciałbym, że tak powiem, zorganizować na bardzo wysokim poziomie festiwal artystyczny, muzyczny, klasyczny, głównie w Tarnowie, na którym, że tak powiem, osoby z całego świata będą zapraszane oraz będą miały przyjemność koncertowania i grania w świetnych zabytkach, które mamy. Tarnów ma świetne sale, tylko jeszcze do tego brakuje jeszcze wypolerowania, jeszcze dokształcenia i więc mówię, głównie festiwal artystyczny na bardzo wysokim światowym poziomie, więc to byłoby moje takie skromne, małe marzenie dla Tarnowa, dla Tarnowian też. Z prawdziwą przyjemnością. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Robert Maciejowski, pianista, laureat wielu konkursów, Krzysztof Drwal, Ich lepsze jutro, czyli pomoc, nauka, opieka dla dzieci niepełnosprawnych, bohaterowie tej bieżącej kampanii Gemini Park Tarnów, Tarnowskie oblicza mody. Po pierwsze dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. I jeszcze dwa słowa o tym, że na facebookowej stronie Radia RDN konkurs na ulubioną stylizację, kreację w ramach kampanii do wygrania karty podarunkowe do Centrum Handlowego. Bardzo dziękuję. Raz jeszcze. Do usłyszenia. Do usłyszenia.